Dobra, let's go. Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Udało nam się uciec z więzienia taty hejtera. W sensie nie wiem, czy to było więzienie taty hejtera, ale wydaje mi się, że tak. Witam cię, panie Dawidzie, jak tam? Nie, stary, to nie było jego więzienie, tylko więzienie, gdzie on kiedyś był. Aha! Serio? No to czemu on nas zabrał w więzieniu, w którym on był? No nie wiem, stary, ale on tam siedział kiedyś. Widziałem go. W sensie nie go szczególnie, tylko te raporty, nie? Przecież. Aha, rozumiem. To ja nie widziałem żadnych raportów. No dobra, w każdym razie widzowie, wróciliśmy na Palionowo. Jesteśmy w tej dziurze, w której ja się przez jakiś czas ukrywałem i szczerze boję się strasznie wchodzić tam na to Palionowo. Ja nie wiem, co my tam zobaczymy. Przede wszystkim kogo tam spotkamy. Ale Dawidzie, ja mam pewien plan. Ponieważ ty masz tą broń, nie? No mam. Masz broń. No i elegancko, ale słuchaj. No co ty robisz? No co? Stary jeszcze. 12 nie, 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 nie strzelaj, nie strzelaj, nie teraz, nie teraz. Kowboje! Nie strzelaj, przecież ty stary jest gdzieś na tym serwerze. No nie ma go teraz, stary, no przecież jest spokój, wieją kwiatki. Dobra, stary, przyjdzie i cię zamknie z powrotem w tym więzieniu, nie chcę przy tym być. Dobra, słuchaj, potrzebujemy tą sprawę. Ja wiem, że to na niego nie działa, ale tak czy siak, warto mieć cokolwiek, bo może akurat w pewnym momencie zacznie to działać i będziemy w stanie go pokonać tymi brońmi. Ja mam kilka broni. Co to jest? Też... Nie wiem, stary. Daj to. Co tam pisze? Zrobiłem zadanie. Wyszło świetnie. Może Dave'owi się nie spodoba, ale ja uważam, że będę powiedzieć, więc zrobiłem. Jutro otworzę kolejne zadanie z pendrive. Ale co to jest? Jakie zadanie z pendrive'a? Dobra, czekaj. Pamiętasz taką... Widzisz ten swój domek? Pamiętasz, jak on był taki robotyczny? Ej, to stary lata! Widzisz go? Ej, no! A dobra. Co z moim domkiem? No, to ja dostałem kiedyś zadanie od kogoś, żeby ci to zrobić na takie robotyczne. Aha! No, teraz mi się przypomniało. Dobra, no nieważne, dobra, ale to już dawno było. Stare dzieje. Dobra, czekaj, gdzie jest stary, bo ja go widziałem gdzieś, jak tam latał. Był tam, ale dobra, to dobra, chodź, idziemy do mnie na chatę, bo ja tam mam trochę składu broni, który mam nadzieję, że go dalej nie odnalazł, bo to jest, jeżeli go odnalazł, to jest lipa. To jest ta broń, co ukradłem, wiesz, jakby co. Ale teraz, to już nie powinno przeszkadzać to, bo ty też masz już ze sobą kradzioną. No ja mam pistola normalnie, no i zabiłem człowieka, nie, no to jest chyba... No to jest godne, prawda, pohańbienia. Że takie coś zrobiło. To jest prawdziwa gangsterska. Co? Jest w domu, Emily. Co on robi? Patera to. Nie rób tego. Co ty? Ty jesteś nienormalny. Dobra, ty szukasz kłopotów, ja nie wiem. Ja się nie boję, stary. Cicho, no stary, właśnie uciekliśmy z więzienia. No i wyszliśmy, no i bez problemu. Dobra, dawaj, szybko, idziemy do mnie na chatę. Prison break. Do mnie na chatę, szybko. Ła, kurde, dostałem tym kwiatem. Szybko. Bez odwracania się. Jest, beacon, jest impreza. Patrz, widzisz, co mi tu zrobił? Wysadził mi to totalnie. O nie. Kurde. Co to jest za mechanizm? No ja normalny miałem. Aha, co? To nie wiem, co to jest za mechanizm nawet. No, nieważne. No, nie dobra, wiesz. Dobra, chodź. Ja muszę tą broń zabrać. Póki ja nie mam tej broni, ja się nawet bezpiecznie nie czuję. Wiem, że na niego to nie działa, ale to zawsze psychicznie jakoś pomaga. Dobra, chodź tutaj. Możesz sobie zabrać tą, co chcesz. Ja biorę tylko broń, którą ja chcę. Ja mam, tu potrzebuję tej amunicji. Dobra, biorę sobie tą amunicję. Resztę możesz sobie zabrać, co chcesz. Ja mam swoją. Nie, no to mi zostawiłeś, kurde, pistolety. No to tam nie ma, ja nie miałem nic innego, no to... Aha, bo ty i tak masz pistolet, weź sobie amunicję chociaż. Wziąłem sobie, no. No bo ja mam tutaj taką fajną moją snajperkę, która jeszcze nigdy nie została użyta. Dobra, ale proszę, nie strzelaj już tym, dobra? Przynajmniej nie... No jak mam nie strzelać? No po to jest broń, żeby się... Dobra, ale to jest do strzelania w momencie, w którym trzeba się bronić, a nie, wiesz... Ej, ty masz w ogóle... Słuchaj, jak to się stało, że... Co? Myślałem, że tam stoi, ja nie mogę, dobra. Możesz przestać? Bo to jest moja szyba. Którą... No co, no nudy! Jakie ta nudy, stary! Zaraz tu przyjdzie tata i... O, ja mam tam zbroję swoją za tobą, dobra. To jest git, to się może przydać, to sobie zabieram. Aha. A ja to co, pies? A ty co? A to gdzie masz swoje itemy? No nie wiem, no je... przecież pojechałem do paki. No wiem, ale to ci zabrał tata, je? No tak. Mi też zabrał właśnie, teraz... Shift. Czemu? No jest tu blisko. A. Dobra, czekaj. Musimy w takim razie... Gdzie? No to jego rzeczy tam. Może tam są nasze rzeczy. No dobra, ale to nie możemy... Czekaj. Do ambasady. Bo on krąży przed tym, przed domem. No i nie wiadomo, czy on w ambasady. Nie wiadomo, czy on w tej naszej siedzibie ma te nasze rzeczy, czy on nie ma ich przypadkiem w tym.
w ratuszu. Nie no, ambasada, no to mówiąc, że ratusz, no. O to mi chodzi. A, że o to ci chodzi, myślałem, że mówisz o ambasadzie naszych szefów. No to nie, no nie, to do ratusza, no tak, jest... musimy tam pójść, tylko czekaj. Powoli i tak, żeby się mu nie rzucić w oko. Bo ja nie wiem, czy on lata w ogóle. Mam nadzieję, ale jak go zobaczę, to strzelam. No, ale to... Czemu ty jesteś taki chętny na to, żeby się z nim strzelać? Czy to nie jest tak, że mam, przypadkiem, jestem, że ty... jestem rządny krwi po, a czy to nie jest tak przypadkiem, że ty strzelałeś do niego w tym, przed tym, jak cię zamknął i no i on się zaśmiał, wydaje i się zamknął? Wydaje mi się, że nie trafiłem wtedy. Aha, okej. Wydaje mi się, że on ma jakiś słaby punkt. Rozwieję twoje wątpliwości. Ja shotgunem walnąłem mu, stojąc przed nim, dwie kratki. No i nawet nim to nie drgnęło, nie? Dobra, no chodź. Jest też szansa, że nie trafiłeś. Chodź, ja na pewno trafiłem. Shotgunem na 100% trafiłem. Dobra, chodź, idziemy do tego. Ale on ma, stary, na pewno jakiś czuły punkt, jak Achilles. Myślisz, że w piętę trzeba mu strzelić? No może nie, że w piętę, ale wiesz, na przodzie. Cicho. Jest tam, widzę go. On przy tym swoim pomniku stoi. Stary, bez przesady, kim ty jesteś? Ściągam. No co? Stary, czy my przypadkiem się go nie baliśmy jeszcze jakiś czas temu? No boimy się, no dobra, no ale kurde, też się tak skrywać. Ja robiłem dla niego, kupię mu tam bukiet, nie wiem, kwiatów, przeprosiny i będę dalej dla niego pracował. Ja myślę, że on cię z powrotem zamknie tam, gdzie byłeś. Jak tak dalej pójdzie. Dobra, chodź, idziemy, musimy wejść do tego ratusza. Bo jeżeli tam są nasze itemy, to musimy po nie zajść. Ja muszę je odzyskać. No to, no dobra, no to spluwa w dłonie, tylko jeszcze nie strzelaj może, co? Dobra, okej. Jeszcze się wstrzymam. Co tu się stało? Ej, tego nie było. Tabliczka? Kara się. Czekaj, bo ja go nie widziałem, nie wiem, gdzie on jest. Ale dobra, nie ma go tutaj. W ratuszu go nie ma. Dobra, co to jest? Licencja na broń, sprzedaż... O kurczę, to ta licencja, co ty robiłeś. Ta licencja... A, no, przypomnij, zrobiłeś licencję, tak się cieszyłeś, że ją zrobiłeś, nie? No. Zostaje zamknięty w więzieniu. No ale to dlatego, bo w niego strzeliłem, no tak to bym miał. A zresztą ta broń gdzieś jest. No dobra, no... A licencja też jest. Nalaz. Dobra, słuchaj, tu jest jakaś skrzynka, uwaga, czy są te rzeczy, tu nie ma, ale są jakieś inne, są jakieś... No, ale jakiś pickaxe jest. No, ja biorę tego kilofa, może się przydać, dobra, chodź, tutaj nie ma. Czekaj, chyba, że była jakaś inna skrzynka jeszcze. Ja słyszę potwora. Nie, to są jakieś książki, tam są, dobra. Gdzie potwora słyszysz? Tutaj. Nie, po co ty to robisz? Ty tak szukasz kłopotów. Dobra, chodź. Chodź. Gdzie? No idziemy do siedziby naszej. Może tam są te ja szukam kłopotów, tak? No dobra, ale... Ty się pakujesz do paszczy wilka. No to może jak przestaniesz strzelać, będziemy mieli większe szanse na powodzenie, nie? No dobra, ale... on tam jest. Ale teraz tym strzałem odwróciłem jego uwagę i on tam pójdzie. Tak, ciekawe, bo on właśnie wszedł do siedziby. Dopatrz. Strzelę tam. Dobra, no ja zaraz poleci. Ja się chowam do tej jaskini, bo to jest nienormalne, co się wyprawia. Co, wyszedł? Głowa w dół. Wyszedł? No głowa w dół, no ogląda! Jestem w jaskini. O, wow. Ja się dobrze maskuję pomiędzy zielonymi tymi, to... Spoko. O. Nie ma chyba. Bo ja się z zombiakiem biję w... Zaginij! Ile będziesz jeszcze żył? Dobra, zabiję go. Dobra, czy on wyszedł z tej siedziby, czy nie? Bo ja nie widziałem. No latał nadal, ale już go nie ma. Aha, okej. Czyli chyba wrócił. No to widzisz, tak twoje strzały dały radę. Albo jest w ambasadzie, no ale no to jakbyś ty strzelił ze snajperki też w tym czasie, no to na pewno by poleciał. O, ja mam tłumik, to by tego nie usłyszał nawet. Takie gadanie ty. No nie gadanie, tłumik no. Tłumik nic nie daje. Tłumik, jak na sama nazwa wskazuje, tłumi. Useless. Dobra, idziemy wejściem naszym wejściem, od boku. Nie wchodź głównym wejściem, żeby cię nie pogrzało tylko. Chodź. Kurde, to dookoła. Chodź, nasza willa jest dalej. Tu już dawno nie. Dobra, chodź. Ile, tam były jakieś tabliczki w ogóle. No to później zobaczymy. Musimy wejść od dołu, musimy zlokalizować skrzynki, które tam są i może uda nam się znaleźć te nasze bronie. Dobra, tu. Uwaga. Dobra, to jest tak dobra baza. Dobrze, że my to mamy. Dobrze, że o tym pamiętałem, bo... Znaczy, no to wygląda tak, wiesz, no sus. Jak sus? On nawet tego nie jest w stanie zobaczyć. Tym bardziej, że my teraz sobie idziemy tu elegancko. Zapraszam. Czekaj. O, nie umiem przejść. No i tu. Wychodzimy, jesteśmy w środku. No to dawaj, to niszcz. Czekaj. Ile to się jak w środku, to dawaj. Czekaj. No bo to czemu tego nie niszczysz bez... Dobra, zniszczyłem, już, chodź. Dobra. Muruj. Dobra, i teraz tak, powoli, cicho, broń. I dobra, on tam jest, widzę jego nick. Gdzie? Tam, po lewej jest. Dobra, teraz... Co? No widzę, nie widzisz? A, no. Dobra, teraz pytanie, czekaj, gdzie on mógł schować te nasze rzeczy? Dobra, widzę go po drugiej stronie. On tam stoi przy naszych głowach. A idzie... Cześć. Czekaj, bo... O, tu jest skrzynka właśnie, po prostu. Dobra. Nie ma nic. Dobra, to czekaj, chodź tu.
Nie przejdziemy. Chowaj się. Idzie tu? Nie, stoi tam po drugiej stronie, Dobra, tu jest... Góry. Dobra, o właśnie, tu może być. No, dawaj. Dobra, jest coś? Pusto. Dobra, tu jest jeszcze ten, jeszcze... To nie kibel, to jest ten. Ej, są moje! Co? Moje też są! Dobra, bierz to wszystko. Pistolet nawet jest! Bierz wszystko. Dobra, elegancko. Ej, a dobra, jesteśmy uratowani, mamy swoje rzeczy. Z powrotem. Sępie oko, dobra, git, tu ściągamy elytrę. Dobra, nie mamy sens. Halo? Cicho, kto dzwoni? Cicho. Alek! Co ty chcesz ode mnie? Co? Co ty gadasz? Uciekli? Jak ty mogłeś na to pozwolić, żeby oni uciekli? Kto? O nie. Nie gadaj, że oni... Ty jesteś... mam coś dać. Normalnie jakby tak łatwo można było uciec wcześniej, no. Ja to tego tak nie zostawię, nie? Ja im tego nie odpuszczę. A wiesz, gdzie oni są może? Jakieś poszlaki? Kurde, cwaniaki. Myślałem, że są bardziej głupi. Dobra, ale dzięki za kontakt, w kontakcie. Widzę go. Dobra, wyleciał, ja poleciał. O nie, stary, mamy przekichane. Odłóż tą skrzynkę. Dobra, słuchaj, wracamy stąd. Musimy się ukrywać, bo jest niezły przypał. Schodzimy na dół i teraz słuchaj mnie uważnie. Nie strzelaj ani nawet przez chwilę, bo on już wie o tym, że uciekliśmy. Dobra. Chodź tu. I teraz ale tam. Jeżeli strzelę, to on nie będzie wiedział, że to ja. No dobra, ale będzie wiedział, że ktoś wrócił i że ktoś ma broń, nie? Dobra, stary, no, nie wiem. Milki też ma broń. My musimy... Skąd ma broń? No nie wiem, no jakbym miał obstawić, to bym powiedział, że ma. Dobra, ja nie wiem, kto ma broń, kto nie ma broni. Ja w każdym razie się ukrywam, a ty, to nie wiem, albo się ze mną ukrywasz, albo ja chyba walę sojusz. Z nim? No chyba z nim, no co ja mam zrobić, stary? No ja mi dawał z mojej źródło utrzymania ten facet. Ja bym się spotkał z Palionem. Musimy z nim porozmawiać. No z nim też trzeba pogadać, to pytanie, prawda. Czy on uciekł z więzienia, ja nawet nie wiem. No właśnie, czy on tam jeszcze jest, czy już nie. Dobra, no, słuchaj, nic nie wiemy. Idziemy tak, tam idziemy do tego golema. Chowamy się pod tym golemem. I jutro dawaj. Zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja i trzeba... Cofnij. O kurde. Co to się wydarzyło? On tu lata, on szuka. Dobra, stary, chodź do mnie. Czekaj, jestem zamaskowany. Jesteś zamaskowany? Dobra, to ja też się maskuję, ale nie widzę... Nie wiem, gdzie on... Dobra, on te wszystkie domki sprawdza. Dobra, stary, nie, ja się chowam tutaj do tego, ja się zamurowuję tutaj. Ja tutaj zostaję, spędzę sobie tutaj noc, trudno.